Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na małą przejażdżkę po Zagłębiu Dąbrowskim. Oczywiście ktoś powie, że te miejsca, które odwiedzimy, że to już nie jest Zagłębie. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób na to Zagłębie spojrzymy. Powiem, tak naprawdę mamy, można powiedzieć, dwa spojrzenia na to, jakie są granice tegoż pięknego regionu. Jedno, tak zwane małe Zagłębie, to jest też właściwe Zagłębie, jako właściwe Zagłębie rozpatrywane, to jest Dąbrowa, Sosnowiec, Będzin, Czelać oraz Sławków. Szerzej na to patrząc, tak naprawdę dochodzi do tego cały powiat będziński, powiat zawierciański, powiat olkuski, w niektórych źródłach nawet o powiecie myszkowskim jest mowa, no i oczywiście o gminie Ożarowice w powiecie tarnogórskim. Wobec czego, aby pogodzić te wszystkie głosy, czy ja jestem w Zagłębiu, czy poza Zagłębiem, to powiedzmy, że zapraszam Was na małą przejażdżkę po peryferiach Zagłębia Dąbrowskiego. A naszą dzisiejszą wycieczkę po Zagłębiu zaczynamy w jednym z piękniejszych miejsc, a mianowicie w Siewierzu. To chyba najstarsza miejscowość naszego regionu. Ja właśnie wjeżdżam na parking przed ruiny zamku biskupiego w Siewierzu. Oto właśnie przed nami ów zamek. Zamek powstał w XIV wieku. W trakcie swojej historii był własnością książąt bytomskich, cieszyńskich, siewierskich oraz biskupów krakowskich. W XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, został on przez Szwedów zdobyty. Obecnie zamek stanowi tak zwaną trwałą ruinę z otaczającymi murami, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem. Zimą można podejść jedynie pod mury zamkowe. W sezonie turystycznym dziedziniec jest udostępniany dla turystów bezpłatnie. Można też za darmo zmienić komnatę oraz wspiąć się na zamkową wieżę, by podziwiać panoramę Siewierza. Oczywiście, będąc w Siewierzu, nie sposób odwiedzić tutejszego rynku. Właśnie teraz na siewierski rynek wjeżdżam. Jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań drogowych, tutaj ja już kiedyś w swoich filmach to miejsce omawiałem, więc nie będę się tutaj na kwestii ruchu drogowego tutaj skupiał. Co do samego rynku, bym powiedział, klasyczny rynek dla tych wszystkich średniowiecznych miasteczek. Czyli z centralnym placem, zabudową dookoła, w kwadracie. Straż pożarna, restauracja, kilka sklepów, kamieniczek. W ostatnich latach ten rynek przeszedł także pewne modernizacje. Ja tutaj pamiętam jeszcze czasy, tutaj przez środek siewierskiego rynku przebiegała droga krajowa numer 78. Strasznie ten Siewierz był zakorkowany. Wywalczono sobie obwodnicę. No i w pewien sposób dzisiaj też jest płacz, bowiem obwodnica poniekąd zabrała klientów z rynku. Natomiast patrząc na to, jak dużo tutaj pojazdów jest zaparkowanych, chyba aż tak źle z tymi klientami na siewierskim rynku nie jest. Kontynuujemy naszą podróż po peryferiach Zagłębia Dąbrowskiego. Po wizycie w Siewierzu
jestem teraz w gminie Mierzęcice na drodze numer, drodze krajowej numer 78 i jadę w rejon jeziora Przeczyckiego. Już przed chwileczką mogłem skręcić w lewo do Bogu-Chwałowic, jednak ja chciałbym przejechać ciutkę dalej. Tutaj za wzniesieniem będę skręcał w lewo. Jadę tutaj z tego względu, iż skrzyżowanie, na którym będę skręcał w lewo do Bogu-Chwałowic, no jest, powiedziałbym, skrzyżowaniem trudnym, skrzyżowaniem niebezpiecznym. Tutaj w pewien sposób wygrywa moja instruktorska natura, aby w jakiś sposób to miejsce też omówić. Ja skręcam tutaj w pierwszą tą drogę w lewo. Oczywiście upewniam się także, czy nikt mnie tutaj nie wyprzedza. Musiałbym ustąpić pojazdom sprzeciwka i dopiero wykonuję skręt. Pojazdy jadące od Bogu-Chwałowic muszą ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej strony. Trzeba powziąć wszelkie środki ostrożności, tym bardziej, że widzieliśmy, że pojazdy jadące od Mierzęcic, czyli z przeciwnego kierunku niż ja jechałem, wyjeżdżają z za lekkiego łuku, natomiast jadące od Siewierza, czyli z kierunku, gdzie jechałem, jadą z góry. To wszystko kierowca wyjeżdżający z Bogu-Chwałowic musi wziąć pod uwagę przy ocenie odległości, przy ocenie prędkości pojazdu jadącego drogą z pierwszeństw. Tak niestety to miejsce wygląda. Do tego pojazdy te wyjeżdżają pod takim kątem. Może to być też w pewien sposób problem. Choć i tak droga 78 jakoś chyba nie słyszę jakoś zbyt często o wypadkach, o tragediach na tej drodze. Ale to skrzyżowanie, które Wam przed chwilą pokazywałem, które troszkę omówiłem. Postaram się tutaj oczywiście kiedyś przyjechać, aby je opisać troszkę bliżej, lepiej. A jezioro Przeczyckie, jak widać, skute lodem. Choć powiem szczerze, patrząc chociażby tutaj, nie chciałbym tego skucia sprawdzać. Pewnie można by się zdziwić. Samo w sobie to jezioro jest dość płytkie, jednak biorąc pod uwagę pewnie temperaturę, jaka by tam mogła nas spotkać, to próba wejścia na nie, na ten cienki lód, pewnie mogłaby się i tak zakończyć sporym nieszczęściem. Tu jestem przy samym brzegu, a skwierczy niesamowicie ten lód, także nie próbuję. Wy jak tutaj gdzieś będziecie, też nie próbujcie, bo naprawdę nie warto. Jak widzieliśmy, jezioro pod lodem, zima, nie ma ludzi, więc jedziemy już spod jeziora. Nie będę teraz jechał przez Bogu-Chwałowice. Obiecałem, że pokażę to skrzyżowanie. Innym razem się tym skrzyżowaniem tam zajmiemy pod kątem organizacji ruchu i tym podobnych spraw. Spod jeziora jedziemy na wprost do wyjazdu tutaj na drogę 78. Tym fragmentem, tym zniszczonym fragmentem drogi, teraz wiadomo, zima,
nie ma liści na drzewach, więc tego nie widać. W lato, gdy te drzewa są pięknie zazielenione, jedziemy tutaj, jakbyśmy jechali tunelem. Szpaler taki piękny. Te drzewa tutaj tworzą nad drogą, że nawet w ciągu dnia, pięknego, letniego dnia, jedziemy tutaj właśnie jak w tunelu, jest ciemno. Piękny widok, mam nadzieję, że nie zapomnę w lato wam tego w jakikolwiek sposób, może tylko na zdjęciu pokazać. A ja znowu dojeżdżam do skrzyżowania z drogą numer 78. Jadę oczywiście w lewo. Mam znak stop, czyli muszę... Czyli jestem na podporządkowanej, mam obowiązek zatrzymać się i ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej strony. To samo, co mówiłem przy skrzyżowaniu w Bogucławowicach. W tym wypadku od mojej lewej pojazdy jadą z górki, z prawej jadące od Siewierza wyjeżdżają z załuku, czyli jak widać było, nic nie jechało, mimo wszystko troszkę dłużej stałem, aby się dodatkowo upewnić, czy na pewno przede wszystkim zza zakrętu za chwilę nie wyjedzie mi z jakąś dużą prędkością jakiś pojazd. Natomiast wracając do samej naszej wycieczki, to teraz zapraszam was w okolice tak zagłębiowskiego lotniska w Pyrzowicach. A teraz jestem w miejscu, gdzie niegdyś była stacja kolejowa Mierzęcice. No jest to szlak kolejowy, który w przyszłości ma być wykorzystany. Taki projekt, o którym pewnie wielu z was słyszało, kolej do lotniska. Tutaj samorządowcy, głównie zagłębiowscy, organizacje tutejsze promujące Zagłębie bardzo walczyły o to, aby właśnie ten szlak kolejowy do Zawiercia tutaj wykorzystać. Według ostatnich różnych informacji ten szlak właśnie między Zawierciem a Tarnowskimi Górami ma być wykorzystany do budowy w przyszłości kolei na pyrzowickie lotnisko. No i miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Jeszcze do niedawna tutaj w okolicy był budynek, na którym można było zobaczyć napis właśnie Mierzęcice, coś takiego. Obecnie nie ma tutaj już nic, tylko jakieś pozostałości starych peronów w miejscu, gdzie właśnie teraz stoję. Jadąc już do samego lotniska, jadę przez osiedle w Mierzęcicach. Niegdyś były to koszary wojskowe. Nie chcę i nie będę tutaj popisywał się jakąś znajomością historii, aby opisywać, w jakich latach te koszary zostały zaadoptowane na budynki mieszkalne. Natomiast niegdyś lotnisko w Pyrzowicach było lotniskiem wojskowym. Powstało ono w okresie międzywojennym, czyli w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Później w czasie wojny Niemcy nieco to lotnisko rozbudowali. Później przy wycofywaniu się część tego lotniska została zniszczona. Później było wykorzystywane przez Ludowe Wojsko Polskie. Później powoli zaczęto tutaj wprowadzać samoloty czy też rejsy pasażerskie, aż w końcu w latach 90. stało się ono tylko lotniskiem cywilnym,
no a dzisiaj jest jednym z największych portów lotniczych w naszym kraju. Jestem na pomoście widokowym. Przed nami właśnie pas startowy lotniska w Pyrzowicach. No niestety trafiłem chyba na taką porę, że ani żadnych odlotów, ani przylotów. No ale postaram się, poczekam kilka minut, a nuż może się coś trafi i zobaczymy, jak będzie. Może jakiś samolot startował, może będzie lądował. Jest, frunie. No i to by było na tyle na dziś. Wycieczki po obrzeżach Zagłębia, po obrzeżach metropolii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja spędziłem całkiem przyjemnie to sobotnie popołudnie. Jeżeli się podobało, to bym prosił o łapkę w górę. Może także o subskrypcję mojego kanału. I do zobaczenia na jakichś kolejnych wycieczkach, wyprawach. I zapraszam także oczywiście do oglądania filmów instruktażowych na moim kanale i wszystkiego, co tam na nim się znajduje. Na razie.